głowie miałem to, że mnie opluł. Nie potrafiłem sobie z tym poradzić. W korytarzu odwinąłem się, bomba, padł na ziemię. Food truck jeździ po Polsce i narzeka, jak Magda Gessler, tym razem w Lubinie. Tak, i przyjechaliśmy do jednej z najbarwniejszych, jeżeli chodzi o historię postaci byłego piłkarza, obecnie dyrektora sportowego Zagłębia Lubina, więc do pana Michała Żewłakowa. Lubina co prawda jest bliżej do czeskiej Pragi, ale Michał się wychował na warszawskiej Pradze Południe i tam mieszkał m.in. nieopodal Tomasz Smokowski. To właśnie jego zapytaliśmy o jakieś ciekawe historie związane z Michałem Żewłakowem. I Marcin oczywiście zawsze był w tym duecie taki spokojniejszy. Omówmy się, on ma w sobie, Marcin, nie obraź się, ale już ci to mówiłem tyle razy, że on ma w sobie jakby więcej cech kobiety. Mhm. Jakby, ale wiesz, to takie jest... Nie, ja wiem, ja też mam w sobie bardzo wiele cech kobiety. Więcej wrażliwości. Ja się takie, wychowałem z trzema na piękno, tak, wiesz, tak. Muzyka poważna. A Michał to był rzeczywiście taki ura-bura zbój. Bardzo dobrze się prowadzi. Jest szczupły. W zasadzie 21 kładzie się spać. Uwielbia owoce, je owoce, najbardziej lubi figę. Zapytajcie go o to, to są jego ulubione owoce. I wyłącznie niegazowaną wodę mineralną. Wyłącznie. Ja w ogóle go nie widziałem, żeby nigdy zjadł coś śmieciowego. To jest po prostu facet wzór. W przeglądzie sportowym w skarbie kibica, tym ostatnim na tę rundę, były trzy pytania do akurat dyrektora sportowego Michała Żewłakowa. I w takim kółku było jego zdjęcie, takie wiecie, takie malutkie kółeczko. I w tym kółku mieściła się jego głowa, ale autentycznie wypełniała całe to kółko. Ja mówię, dlaczego nie cenzurowałeś tego zdjęcia? Szała go urządliwa, wiesz. Smoku. Nie, Michał ma bardzo dużo dystansu do siebie, jest naprawdę przefajnym, przezabawnym gościem. Uwielbiam obu braci, to są dobrze wychowane dzieciaki. Oczywiście lata gry w piłkę nożną sprawiły, że są mistrzami i królami szydery. A Arek Malesz, który mi kiedyś mówił, że Żewłak jest takim typem gościa, że nawet jak sobie zdarzy się, że wieczorem jednak wyjdzie, to jak przychodzi na trening, to się stara trzy razy bardziej, jak jest po balecie. I mówi, że to jest nieprawdopodobne. Arek Kurczę, Malesz to mówi, dlatego że... on był taki zawsze w treningu, dobrze. No. Tak się starał. Ja nigdy nie byłem profesjonalistą takim pełnym tego słowa znaczeniu. Natomiast ja byłem zawsze rzetelny. I bez względu na to, czy spałem godzinę, 4 godziny, czy 10 godzin, to trenowałem tak, jakbym był profesjonalistą. Podobno w treningu lepiej wyglądałeś zawsze, jak spałeś krócej. No, jeśli w życiu prywatnym jesteś w stanie gdzieś zaryzykować albo puścisz troszkę szaleństwa, to tak samo zareagujesz na boisku. Z drugiej strony może, nie wiem, nigdy nie byłem zmuszany, czy nie byłem na tyle świadomy, że może tak prawdziwy profesjonalizm pomógłby i może bym zrobił jeszcze większą karierę. To nigdy w życiu, daję uroczyste słowo honoru, nie przypuszczałbym, że to Michał zrobi taką karierę w drużynie narodowej. No, początkowo wydawało się, że są trochę popychani kolanem w plecy z Marcinem przez trenera Jerzego Engela do reprezentacji Polski. Choć niektórzy mówią, że i tak wycisnąłeś więcej niż się spodziewali, ale nawet dużo więcej. Więcej może by... był akurat dzięki temu podejściu do piłki nożnej, czy do życia. Są piłkarze, którym właśnie to szaleństwo troszkę pomaga i powiedziałbym, bardziej pomaga im szaleństwo niż profesjonalizm. Ja zawsze lubiłem, żeby było wykonana praca, ale zawsze, żeby było wesoło. Słuchajcie, najlepsza anegdota a propos Marcina i Michała, ona jest chyba trochę już znana. Marcin wtedy grał na Cyprze, a Michał grał w Olimpiakosie w Grecji. Zupełnie incydentalnie Michał wybrał się gdzieś na jakiś wieczorny bankiet, no ale w Grecji takie rzeczy nie uchodzą jakby płazem pod tym względem, że jakby paparazzi są wszędzie. Wydaje mi się, że te zdjęcia nie zostały opublikowane, ale przyszły jakby do Olimpiakosu zapytanie. Uprzejmie donoszę. Mamy cię. Tak, uprzejmie donoszę. I Michał, niewzruszony, mówi, a nie, to nie ja. To mój brat bliźniak Marcin, bo akurat przyleciał tutaj do Grecji na jeden wieczór i po prostu brnie w kłamstwo. Następnego dnia zdjęcia się ukazały i jeszcze następnego dnia dzwoni Marcin z Cypru. Michał! Zrobił. To jest niemożliwe. Ty wiesz, jakie mam problemy w klubie. Kurde, że ja się gdzieś po Grecjach szlajam, tu gdzieś latam. Bracie, to co ty robisz ze swoim prywatnym czasem, to mnie zupełnie nie interesuje. To jest piękne. Koniecznie, Michał, opowiedz, dlaczego twoim ulubionym owocem jest figa. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego jest moim ulubionym owocem. Jakoś tak, nie wiem, taka trochę chyba miłość od pierwszego wejrzenia. Szczerze, jak mam ochotę na miły wieczór, to właśnie figa zawsze mi to uprzyjemnia. Rozumiem, że rozrobiona
Z czymś dodatkowym, tak? Czy... Woda gazowana. Dwa proste, czyste składniki. Pełnia szczęścia po godzinie. I z jednej strony sobie myślimy, że może z lekką zazdrością patrzeć na swoje byłe miejsce pracy, a więc Legię Warszawa. Ale później spojrzy na bazę, na te boiska. Tu Legia nie ma w ogóle podjazdu. Absolutnie zazdrościć każdy klub w Polsce. Tu absolutnie Legia nie ma żadnego podjazdu i to jest imponujące. No ale taki meczyk Lechia Legia by przyjął pewnie z przyjemnością. To jest absolutny hit najbliższej kolejki ligowej. Na kogo stawiasz? Nie chcę się określać. Nie chcę się określać, bo potem będę miał nieprzyjemności na mieście. W komentarzach, no. Tak, lepiej nie. Chciałem Cię zapytać o największego właśnie takiego boiskowego wariacika i pozaboiskowego też, jakiego spotkałeś w swojej karierze piłkarskiej. Lomana Lualua. Chłopak wesoły. Pamiętam, że jak wszedł do szatni pierwszy raz ubrany ze złotymi łańcuchami, z tymi swoimi afrykańskimi ciuchami, to miałem wrażenie, że to jest jakaś gwiazda rapu albo R&B. To była niewątpliwie wielka gwiazda. Jeszcze pamiętam, jak sam go podziwiałem w telewizji, kiedy on występował w Barcelonie, ale on był w ogóle nieśmiały. On był osobą taką, która nie szukała kolegów. On raczej cicho przychodził, robił swoje i wracał do domu. I też była taka jedna sytuacja, że kiedyś na treningu strzelaliśmy rzuty wolne. No i Rivaldo mówi, ten kto strzeli więcej na 10 strzałów, ten strzela pierwszego w meczu. No ale na te 10 rzutów wolnych ja strzeliłem więcej. I w meczu rzut wolny, idzie Rivaldo do piłki. Nie, idzie Rivaldo, ustawiam, Michał, chodź. Strzelasz. Powiem szczerze, że to, że on mi dał tą piłkę, ja miałem strzelać przed nim, to mnie bardziej zdeprymowało niż sam strzał podczas meczu. A jak poszło? Bramki nie było. Niestety nie było. Trener Olympiakosu zawsze na odprawie przed meczem mówił, panowie, gramy ustawieniem 4-3-3, on zawsze sobie ten trójkącik środkowych pomocników ustawiał. Mówi, tam się rotujemy. Jakbyście nie wiedzieli, co zrobić z piłką, podajemy do Rivaldo. A z Rivaldo była taka sytuacja, że on te rzuty wolne tak strzelał, że my żeśmy wolali mieć rzut wolny niż rzut karny. Taki silny charakter, krnąbrny i to był chłopak, on nie wiem, przyszedł do nas w wieku 18 czy 19 lat, ale on nie pękał przed nikim. Wiem, mu trener zwracał uwagę, co mi będziesz gadał. Ja wiem, ja gram swoje. I też w Mitrowlu kilka rozmów takich przeprowadziłem. Ja mówię, jak ty pójdziesz do Valverde i powiesz, że ty się nie znasz na piłce, to tak zobaczysz, że będziesz miał problemy, żeby grać regularnie. A Ernesto Valverde, który był wtedy w Olympiakosie, to był trener, który bardzo lubił młodych piłkarzy. On jak miał do wstawienia młodego i starszego, to zawsze bardziej chyba schyliłby się ku temu młodemu, który ma potencjał. Więc no, wydaje mi się, że akurat za Valverde to chyba mi drogił troszkę charakter, nie pozwalał mu grać. Trener wyśmienity. Jeśli chodzi właśnie o układanie gry drużyny, to czasami miałem wrażenie, że aż tego za dużo. Natomiast no, człowiek taki, który właśnie lubi piłkę typowo hiszpańską, krótkie podania, nienawidzi długich podań, lubi dobre przygotowanie, on lubi, jak jest wszystko poukładane. Jako trener człowiek, to nie jest taki, że przyjdzie do szatni, pośmieje się z piłkarzami, raczej taki stał z boku i patrzył, treningi lubił robić takie bardzo szczegółowe. I to bez względu na to, czy żeśmy grali, nie wiem, mecz w europejskich pucharach, czy Lewandowski w lidze, do każdego przeciwnika przygotowany, dobierał drużynę pod przeciwnika. Jedną rzecz pamiętam, że powiedział otwarcie, że jego marzeniem jest bycie trenerem Barcelony. O, co to się wtedy tak odbiło wśród niektórych piłkarzy, Szyderką. Taki szermanski, szyderczy uśmieszek. Z Raulem żeśmy się zaproszyli i tak wydaje mi się, że żeśmy się południowy styl życia to jest jednak to. Rozumieli. Uśmiechnięty, lubił żartować, lubił wyjść na miasto. Stąd może akurat jak graliśmy w linii obrony, ja gram zawsze tego bardziej chyba lewego stopera, to tak żeśmy sobie blisko siebie nie znaleźliśmy wspólny język i na boisku i poza boiskiem. Jeżeli dobrze pamiętam, on mówił, że go nauczyłeś palić? Było coś takiego? Że ja nauczyłem... Tak, czy on ciebie? O. Widzisz, jak to mam się nadzieję, że on tego nie powiedział. Nie, historia z papierosami to w ogóle też no, głupota. No, ja zacząłem palić w wieku 31 lat i to było przed meczem z Realem Madryt. Ja ładnie położyłem się spać, Darko akurat od wielu lat palił papierosy. No i pali w tym pokoju. Ja mówię, Darko, mam do ciebie prośbę. Ja już bym chciał pospać. Dymu jest w pokoju tyle, że ja już ciebie nie widzę. Czy mógłbyś wyjść na balkon? On mówi, dobra, ostatniego, ale chodź ze mną, bo tak samemu palić to jest dramat. Nie? Ja mówię, Darku, ja to się zachłysnę jak małpa dynamitem, no co? Mówi, jednego na farta i zobaczysz, jutro zagrasz ekstrema. Mówię, w porządku. Po jednym i idziemy spać. Ja zapaliłem. Następnego dnia mecz z Realem Madryt 0-0 i ja zagrałem ekstra mecz. On mówi, widzisz, teraz nie zmieniaj. Teraz przed każdym meczem
po jednym. No i tak było, po jednym, potem było już przed treningiem i tak się zaczęło. Tak? O Jonathanie, ja pamiętam kiedyś tak samo. Dwa treningi, jedzenie takie średnie było w klubie między treningami. Mówię, żona, jedziemy do mnie, ja zrobię jedzenie. Pojechał, robiliśmy, w zasadzie ja zrobiłem. Podałem młodemu pod gębę, ofedrował to. Następnego dnia znowu dwa treningi i on mówi, jedziemy do ciebie? Ja mówię, ty, słuchaj, to jest okazjonalnie, to nie jest tak, że tak zapałeś lokaja, nie? Gdzieś chyba po bani z dyskoteki wyszedł, jechał samochodem, uderzył w kogoś na parkingu i uciekał. Zaczęli go gonić i on wjechał przez pole do garażu w jakiemuś Belgowi. I tą sprawę miał wyjaśnić. Pojechał do Belgii i wjechał w stację benzynową. Nie, to jest niebywałe. Szczerze, to w ogóle on, jeśli chodzi o numery... Jego się to trzymało, nie? Ale też szatnia lubiła z niego poszydzić z tego, co mówił Wasyl, jak dostał zastępczy samochód w postaci Smarta i tego Smarta mu do kontenera na śmieci schowano i wychodzi nie bez samochodu. Tak śmiesznie mówił, bo on, nie wiem, czy kojarzycie tego Sida z epoki lodowcowej. Tak, tak. To on tak fajnie, śmiesznie seplenił. Ja go tak naprawdę pierwszy raz chyba spotkałem, kiedy po kontuzji dochodziłem do zdrowia i grałem w rezerwach. Właśnie w meczu rezerw. I zobaczyłem takiego chłopaka, mówię, jak na 16-latka, to już taki zbudowany, wygląda jak prawdziwy mężczyzna, ale na boisku dojrzał. I to taki był, no wtedy grał chyba środkowego obrońcę, ale to był taki typ obrońca, jak kiedyś pamiętacie z Leverkusen i z Bayernu Monachium Lucio. Tak, tak, brał tak. Piłkę, kiwał do przodu. Za pół roku przyszedł do pierwszej drużyny i wyobraźcie sobie, że on jako 17-latek chyba zadebiutował w Lidze Mistrzów i w debiucie został wybrany najlepszym piłkarzem meczu. Od pierwszego momentu to było widać, że to będzie wielki piłkarz. Bardzo taki był w tym czasie rodzinny, pomagał finansowo całej swojej rodzinie. Mądry, ułożony, taktowny, wygadany i nie dał sobie w kaszę dmuchać. To, co się mówi o nim, jakim był człowiekiem konfliktowym w Legii, no dla mnie może za szybko zaczął wymagać. Może wcześniej powinien troszkę bardziej zaprzyjaźnić się z piłkarzami, żeby poznać i żeby wiedzieć, że od tego to danych rzeczy nie możesz wymagać, bo on nie jest w stanie tego dać. A oprócz tego wydaje mi się, że to też był taki moment w Legii, gdzie mecze ligowe i eliminacje do Ligi Mistrzów to też podzielił zespół. Bo wiadomo, że większość chciała grać w eliminacjach do Ligi Mistrzów, bo wtedy się należy większa premia niż grać mecze w lidze. I no, niełatwa sytuacja. No, skończyło się, jak się skończyło. Ja pierwszy raz z Besnikiem Hasim to się spotkałem na boisku jeszcze kiedy grałem w Beveren, a on grał w Genku. To była taka sytuacja, że gwiazdą tej drużyny był Branko Strupar. Tak. Pamiętam, że oni przyjechali do Beveren, my jako drużyna, która się broniła przed spadkiem. Oni, która walczy o mistrzostwo Belgii. W 88 minucie był karny dla nas, którego my żeśmy strzelili i my żeśmy wygrali z Genkiem 1-0. Jakaś taka sytuacja była, że ja tam na szczupakiem wybijałem piłkę głowy, upadłem, on wślizgiem nie w szyję. Więc ja do niego mówię, wiesz co, ja rozumiem, że czasami no, trzeba powalczyć, ale dla mnie to ty nie jesteś strupar, tylko ty jesteś stupidnik. I on mnie opluł. Po meczu, kiedy schodziliśmy, emocje mnie puściły, podszedłem do niego, mówię, wiesz co, taki jesteś kozak, teraz to możesz na kolanka i wiesz co, możesz zrobić. I on mnie tak palnął w głowę. W głowie miałem to, że mnie opluł, nie potrafiłem sobie z tym poradzić. W korytarzu odwinąłem się, bomba, padł na ziemię. Przyszedłem do szatni, przychodzi trener Stanisław Gzil i mówi, wiesz co, żeś narobił? 6 miesięcy dyskwalifikacji. Ale sędzia tak jak nie widział nic na boisku, tak w korytarzu też nic chyba nie widział, nic nie napisał w tym protokole i sprawa ucichła. On był nienawidzony przez piłkarzy. Twardy taki, bardzo w kontakcie, to często i to on często nieświadomie, on robił, na każdym treningu robił jak krzywdę jakiemuś piłkarzowi. To mu nastąpił na nogę, to wszedł w tak, że skręcony staw skokowy. On za wszystko przepraszał i za każdym razem dostawał po głowie. Najśmieszniejsze było to, że on miał problemy z zębami. On sobie normalnie zęby wyjmował, nie miał zębów. A później jak wchodził trener, to sobie je wkładał. I my żeśmy się śmiali z niektórymi piłkarzami, że jak wyjmij zęby, on wyjmował. Teraz będziesz grał U15, jak założysz zęby. Druga drużyna. Natomiast no, to już jest historia smutna. Świętej pamięci, wypadek i Szejka już nie ma. Wyobrażacie sobie, że to jest człowiek, który nigdy nie zjadł hamburgera ani frytek? Nie powiedziałbym. To Marek Saganowski by się z nim nie zaprzyjaźnił. Tak profesjonalny człowiek, że powiedziałem, Embo, jak ja na ciebie patrzę, to ja jestem zmęczony. Przeprofesjonalista ułożony tak, że
nie mógł być moim najlepszym przyjacielem. Znakomita puenta. Zico to był człowiek, który przychodził i jak mógł, to pomagał we wszystkim. Natomiast jako trener nie postawiłbym go w tym samym rzędzie co Ernesto Valverde. Wydaje mi się, że taki trener troszkę tej starszej... Bardziej w funkcji reprezentatywnej. Chyba przez 3 miesiące na treningach grałem jako napastnik. Tak? Ale to był jego pomysł? U niego najważniejsze to było to, żeby pograć i żeby była gra. Sobie tak magazynujesz czasem, gdzieś to notujesz, czy... Ucieka i tak, nie wiem, właśnie dzięki jakimś tam wywiadom co jakiś czas człowiek sobie coś odświeża. Materiał na ewentualną książkę to tak się trochę kurczy. Może i dobrze, będzie troszkę spokoju i... Ale nie, to wiesz, dobrze, bo to będzie jako posłuży ci jako archiwum na przyszłość. Pewnie część tych historii, które opowiedziałeś nam na Food Trucku, także serdecznie... Dziękujemy tyle. No, dziś dyrektor sportowy Zagłębia Lubin, ale jak słyszeliśmy, przeszłość przebogata.